Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Days Gone. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem dotyczącym zaginionej lisy, czyli jesteś bezpieczna szukając lisy. Szukaj lisy w Roach Camp. Wybieramy się właśnie do tego miejsca, ale zanim się tym zajmiemy, chciałbym oddać tą skórę niedźwiedzia, którą w poprzednim odcinku zdobyliśmy. Zobaczyć, ile przyniesie mi ona tutaj fejmu. Tu są karty. Dobra, to te karty też tutaj oddam na pewno. 70. Mało. Do kuchni muszę iść. Ej, mają kuchnię? Mają. Dobra, mają. Motorem podjadę. Zdaj. No. Okej. Okay. Jest niedźwiedź. Ile? 31. Ła. Za to 12, 15 za wilka? O, myślałem, że jest dużo mniej za wilka. I zioła. 3. Dobra, oddaję wszystko. Oddaję wszystko. Na razie to tyle. Ile? 75. No to. Więcej niż za te wszystkie zombiaki, które przyniosłem przed chwilą. Ale i tak mało. Na zadaniach się zbiera najwięcej. Także nie ma co farmić. Dobra, niech ja zobaczę, czy przypadkiem... Nie, szybkiej podróży tutaj się nie da rady. Jestem zatankowany? Średnio. To jednak naprawię. Już raz pchałem motor, nie mam zamiaru robić tego drugi raz. Tankowania, mistrzu. I know. Co nie kupuję? Przecież paliwo kupiłem. Dobra, lecimy. Nie znam tego obozu jeszcze, ale on jest największy z tych wszystkich do tej pory, w których byłem. Kurde, i tu domy mają całe osiedle nawet. Okej. Tu. Dobra. O tak, o, otwarty teren bez bramy. Słaby obóz. Rura! Jedziemy. Jeszcze niedźwiedzia tu brakowało. No gdzie jest? Gdzie on widzi tego niedźwiedzia? Tu jest jakiś rojak. O, jest tam niedźwiedź. Oj, dobra, co ja się będę za 30 fejmu bawił w niedźwiedzia. Pół magazynku zmarnuję i nic z tego właściwie nie ma. Przed chwilą sobie skwitowałem, że nie ma co tego farmić, a teraz się zatrzymuję na niedźwiedzia, nie? Speed limit 35. Hehe. Dużo śmieciarzy. Zostaw mój motor. Leżeć. Ścierwiusy. Bang. Ty, dużo tego. No, dużo ich tu, dużo. A!
Dobra, naprawa. Za piątaka? O kurde, już nie mam złomu w takim razie. Dobra. Leżysz. Jest chyba horda. No raczej, że jest horda. Może ja bym się nimi zajął? Ryzykowne. Ale... że why not? Kurde. No nie wiem, nie wiem. Dobra, jadę w nich. Chodź tu, śmieciu. Pierwszy. Okej. Teraz zrobimy tak. Ciekawe, co z tego będzie. Kurde, coś nie czuję tego. No nie da rady. Ale zwaliłem. Trzeba było to zaplanować. Dobra, to musi być tutaj. Lisa, już po ciebie idę. Gdzie ona będzie? Być. Zacznę tu. Lasko sprawia same problemy, no. Do góry gdzieś jakieś piętro? Jest. Zasypane. Clear. Leżeć, śmieciarzu. Lisa, gdzie jesteś? Kurde, i tak każdy dom? To mi się przyda. Masz cholera, musisz gdzieś tu być. Tym nie byłem jeszcze. Daisy. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko. Dobra, to gniazdo spalę. Lepiej nie angażować karabinem więcej przeciwników. Ta lokacja i tak już jest, kurde, pod dość dużym oblężeniem tych rojaków.
Wyjdziesz ona? Może się w chłodni zamknęła, nie? O, zaczyna się widno robić. Dobra, jedno spalone. W tym domku byłem. Teraz idę do tego. Gun and trading. Nie, nie, nie tutaj. Nie? Tak, wiesz, że ja tu spływam. Ten. Gniazdo. Okej. Musi gdzieś tu być. O, butlejka. Nice. Dawać, wyłazić śmiecie. O kurde, trzy hity. O nie, o nie. Skończyła mi się ta toporek. Ależ lipa. No zginiesz. Ten nóż to jest najgorsza broń w całej tej... O kurde, dlaczego ich tu tyle się porobiło? Naprawdę tego nie mam? No nie mam. Dobra, dawaj ten karabin. O krap, to już dawaj ten karabin. Zaraz. Tak. Leżeć. Muszę znaleźć broń jakąś. Kurde, znowu, no. Lipa. Gdzie skończyłem? Wyszedłem stąd. Ej, czy jeszcze jeden? Aha, tu byłem. Teraz tu. Cokolwiek, tylko nie nóż. Poproszę. No i patrz, jak to właśnie będzie. Dobra, no to w górę. Tu byłem, dobra. Teraz tu. Gdzie jesteś, Lizo? O, karta whisky z Rock Camp. Nie wierzyłem, że przeskoczy, a jednak. Okej. Oby tu był baseball jakiś. Chociaż dawno nie znalazłem tego tasaka takiego. O, proszę, piła, no idealnie. Jest baseball. Och, jak dobrze. Okej. Robimy. Topór z baseballa. Max, wytrzymałeś?
It. Nie chcę tego. Nie wiem, pułapki uważam za takie bezużyteczne. Raczej. Dobra, to jak mam dostać się do środka? O, chyba tu jest. Może wskoczysz na dach? Nie wskoczysz. Zamknięta. Okej, wszystko jasne. Tędy, tak. Powinno się udać. Tutaj. Zaraz, nie wypaliłem jeszcze całej strefy lęgowej. Co ta strefa ma do tego? To charakter pisma Lisy? Chcę zapomnieć. O! 1200, no i o takim ekspie to ja mówiłem. Lisa przypomina mi młodszą siostrę Sary, nie pozwolę, by stało się coś złego. Brzmi jak coś, co mogłabym napisać. No dobra, ale to nic nie rozwiązuje. Właściwie jak próba samobójstwa brzmi trochę. Słyszę motor. Okej. Rozumiem. Buch. Mam cię. Zginęli tam ci goście już? To jest słabiaki. No, dalej. A nie mam się czym wyleczyć, już rozumiem. Użyj. Coś mnie to nie leczy w ogóle. Udało się. Ej, ale co z tym koktajlem? Ja się pytam, dlaczego on mnie... O Boże, to był ten... Nie regeneracyjny, tylko koncentracyjny, tak mi się wydaje. Użyj. Aktywne działanie. No i? Koktajl regeneracyjny. Hii.
Już czaję. Zobaczcie na niebieski pasek po lewej, jak wolno się zużywa. Kurde, czyli to nie było na życie. Koncentracyjny? Już wiem. O Boże, już wiem. Regeneracyjny to jest na szybkość regeneracji tego niebieskiego paska, czyli biegania. Koncentracja to jest to, co robię na przykład w tym momencie. Aj! Ale nic. Zdarza się. Czy ja już tu wszystko zakończyłem? Teoretycznie tak. Została mi tylko horda do zabicia. Zobaczyć sobie, co jest wymagane do stworzenia tych koktajli. Przede wszystkim właśnie regeneracyjnego, który jest niesamowity. Jagody! Ha! Żaden problem. A tutaj grzyby. I muszę jagódek nazbierać. Bo ten koktajl jest niezbędny, jeśli chodzi o walkę z kordami. W tym momencie, jak zobaczyłem, jak on działa, no to kurde. Naprawdę jest mega fantastyczny. Dobra, muszę z tym spływać. Hej, to nie jest mój motor chyba. No pewnie, że nie jest. Brzmi całkowicie inaczej. No. Abym się zdziwił, jakby mnie złapał podczas jazdy. I zdaje mi się, że... No właśnie, nie skończyłem tego. O kurde, 2 na 6 i tego nie skończę. Na pewno nie z tym, co mam przy sobie. Taki driftik. Do Need for Speed'a by się nadawało. Kurwa. Ups. Przyzwoniłem. Równo. Dobra, jestem. Jezu, nie zakradaj się tak do mnie. Dowiedziałeś się czegoś o Sarze, kobiecie, którą zabrałaś na pokład? Niestety. Co? Hej, czekaj. To zajmie trochę czasu, dobra? Nadstawiam tu karku. Jeśli ktoś w kwaterze głównej się dowie, ci, wiesz, ci goście z gabatami... Wszyscy gracie w tej samej drużynie, obrania. To tylko tak wygląda. Nie mam czasu ci teraz tego wyjaśniać, ale... Dlatego potrzebuję pomocy. Jakiej pomocy? Słuchaj, weź to. To rejestrator długości fal i nadajniki GPS. Chcę tylko, żebyś... Nie mamy czasu. Słuchaj. Kurwa, jak ty się nazywasz? Deacon St. John. Dobra, Deacon, nie St. John. Jeśli chcesz, żebym nadstawiał karku, żeby pomóc ci znaleźć tę Sarę, to tak, będziesz musiał coś dla mnie zrobić. Okej. Trzymaj radio pod ręką. Skontaktuję się z tobą za parę minut. Nawet nie wiesz, jak się nazywam, ale będziesz wiedział, zanim to załatwimy, O'Brien. Tylko trzymaj radio pod ręką. Było tu przez cały czas, ty sukinsynu. Jezu Chryste, ile mam czekać tym razem? Halo? Jesteś tam, Deacon? Ta, jestem. O co w tym wszystkim chodzi? Czego chcesz? Dobra, założyłem blokadę na ten kanał. Jest bezpieczny. Czego chcesz? Wysłałem ci na radio współrzędne. Chcę, żebyś ruszył w te miejsca i... Co? Po co? Nie gadaj, słuchaj. Kilka grup Niro prowadzi jakieś prace terenowe. Koniecznie muszę wiedzieć, co robią. To czemu ich po prostu nie zapytasz? Nie mogę, słuchaj.
mówiłem, że to długa historia i nie mam teraz czasu na jej opowiadanie. Powiedzmy, że ludzie nade mną, i to wysoko nade mną, zlecają mnóstwo misji w terenie niezależnie od siebie. Nikt nie wie, co robią pozostali. Czyli świat się kończy, a wy, dupki, działacie sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Gdzie? Wysłałem ci współrzędne. Dobra, Jezu, O'Brien, niech będzie. Zobacz, co da się zrobić. Po prostu sprawdź tyle miejsc, ile się da. To aktywne lądowiska, miejsca zrzutów i dostarczania próbek. Tak, tak, rozumiem. Ale lepiej, żebyś miał coś dla mnie, O'Brien. Tak, tak, rozumiem. Cierpliwości. Okej. Jakieś kombinacje. Ale jedziemy sprawdzić. 510. Czy to na pewno ten to zadanie? Tak, na pewno to. Oj, trzeba przyjechać przy stół. O'Brien, tak, jestem. Czego właściwie? Jeden z naszych helikopterów kieruje się w twoją stronę. Musisz go śledzić. Śledzić? Po co? Po prostu ruszaj, nie zgub go. Jezu, dobra, w porządku. Co się dzieje, O'Brien? Co ja robię w szczycie ganiając za helikopterami dla ciebie? Cel lotu jest tajny. Nie mam dostępu do danych, czyli nie mogę podać ci współrzędnych miejsca lądowania. Musisz podążać ich śladem. Jezu, a nie macie jakichś satelitów zbiegowskich czy czegoś? Nie, nie mam nic takiego, nie. Mówiłem ci, nie mam... Dostępu, tak, słyszałem. Po prostu ich nie zgub. Akcja. Dobrze, to lubię. Dalej. Nie mogą się za bardzo oddalić. Zwalniają. O'Brien, lądują. Dobrze, ustaliłem ich współrzędne przez twoje radio. Lepiej iść dalej na piechotę. Na piechotę? Pamiętaj, nie mogą cię zobaczyć. O'Brien, jestem na miejscu. Co mam zrobić? W każdej z jednostek badawczych jest naukowiec, taki jak ja, i banda goryli. Musisz się do niego zbliżyć. Rejestrator częstotliwości jest nastawiony na kanał, którego używamy do zapisywania danych. Zarejestruje wszystko, co robią. Okej, okay. Czyli chcesz, żebym zakradł się na teren lądowiska, na którym broni się od uzbrojonych żołnierzy w kablarze, strzelających bez rozkazu, żebyś mógł szpiegować jakiegoś zasranego kujona? Zasranego kujona? Serio? Mam kurwa jebany doktorat. Chyba z gównologii. Masz jeszcze te moje urządzenia tropiące? No, w sumie chciałem je sprzedać, ale nie mamy tu dostępu do, no wiesz, satelitów. Mieści jedno w ich helikopterze. Prawie każda z misji terenowych ma nieoficjalne przystanki. Chcę wiedzieć, gdzie się wybierają. O'Brien... Nie musisz ciągle pytać. Przeglądam rejestry dotyczące tego, gdzie zabierano ewakuowanych. O'Brien bez odbioru. Dobra, czy muszę się dostać do helikoptera? Co wy tu do diabła robicie? Go away. Hej, a coś tam było? No tak, to cały czas... Jesteś na zamkniętym terenie, rozumiesz? Chwila, wyluj, pogadajmy, dobra? Nie pokazuje mi, gdzie jest ten koleś. Dobra, tutaj mam iść. Aha, jest biały. Okej. Okay. Kurde, tylko jak ja się tam dostanę? Przecież ta laska mnie zobaczy tutaj, prawda? Wydaje. Coś się tam poruszało. Rany, słońce zachodzi. Strasznie lubisz dźwięk swojego głosu.
071. W jednej z pułapek w strefie 14 Alfa schwytaliśmy dużego samca z potwierdzoną mutacją albinoską. Cechują go niemal całkowity brak pigmentacji skóry oraz czerwone oczy. Jego masa mięśniowa przewyższa inne obiekty o około 40%. Jak ich pan nazwał? Bielarze. Cóż, istnieją. I chociaż to dopiero trzeci obiekt, który udało się zbadać, jak wyżej, to jak przewidywaliśmy, ich siłę i odporność sprawiają, że są wyjątkowo niebezpieczne. Co więcej, z raportów wynika, że w okolicy jest ponad 1000 takich okazów. Cokolwiek powoduje te mutacje, działa szybko. Szlak! Coś się tam kręci. Co to ma być, O'Brien? Coś nie tak? No, twoi koledzy wypatroszyli świrusa, kiedy ten jeszcze żył. To nie są moi koledzy. Poza tym, co się przejmujesz? Nie jesteś czasem, jak wy to nazywacie, włóczęgami? Nie zabijacie zainfekowanych za pieniądze, czy czym tam sobie płacicie? Tak, zabijam świrusów, ale ich nie wybebeszam, póki żyją. I nie słucham ich krzyków. Dostałeś moje dane? Tak, dostałem twoje dane. Dobra, właśnie je przesyłam. Będziemy w kontakcie. O'Brien bez odbioru. O'Brien? O'Brien! No skurwaj, znowu to zrobił. O'Brien! Odezwij się. No weź wyłaź. Wyjdź grzecznie. Dan. Więc okazuje się, że są różne typy tych potworków, zombiaków. I już niedługo przyjdzie mi się mierzyć z silniejszymi. To pewnie oni organizowali napady w okolicy, tak? Na pewno oni. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was... Prawda was wyzwoli. Gdzie mnie teraz zabieracie? Odwiedź Boozera w szpitalu. O kurde, 6 questów już, ale jajca. Trofalęgowa. Koplanda. Ej, to wygląda jak ta dziewczyna, której szukałem. Hacker. Dobra, idziemy do Boozera. Ale właściwie to w taki sposób. Hej, ktoś tu jest. To ten włóczęga. Otwórz bramę. Ciekawe, jak tam Boozer. Przyszedłem sprawdzić, jak się miewa nasz leń. Jak się czujesz, Boozman? Masz dość tego leżenia? Co? Boozer? Nie możesz tu teraz dalej, być, weź, Dickon. Ej, a co daj się spokój, dzieje? Dickon. Co z nim? Potrzebuję odpoczynku. Nie pogrywaj ze mną, Adi. Pytałem wyraźnie, co z nim? Niedobrze. Szlak zimny. Ale antybiotyki... To nie wystarczy. Nigdy nie wystarcza. Chwila, moment. Przecież mówiłam, że spróbuję. Zrozum, teraz można tylko czekać. Czekać. Dobra. Okej. Okay. Dickon. Nie, musi. Dickon, przestań, przestań! Czuję, że chcesz coś rozwalić, widzę to w twoich oczach, ale wiesz co? Idź i ulżyj sobie, tylko nie tutaj. Idź. Słuchaj, nic więcej nie możesz już zrobić. Proszę. Idź do domu. Idź do domu, Dickon. Dick.
shit happens. I jak? Przeżyje? Tak, Skizo. Nic mu nie będzie. Po prostu potrzebuje kilku dni. Chodź ze mną do chaty. Chcę ci coś pokazać. Nie mam czasu na pierdoły. Nadstawiam tu karku. Zaufaj mi. Chcesz to zobaczyć. Po prostu posłuchaj. Kilka miesięcy temu w obozie pojawił się jeden Włóczęga. Opowiadał przedziwne historie. Mówił, że pracował na lotnisku i był na ziemi. W Feruel, kiedy wszystko szlak trafił. Ktoś czuje, że to jakaś zasadzka. Ten frajer mnie nie lubi i ja jego też. Tylko, że nigdy nie dotarł. To był transport dla Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż. Tak, już kumasz. Lekarstwa, jakieś pierdoły medyczne, cała ładownia tego. Może nawet te całe antychuj wie co. Antybiotyki. Tak, no właśnie te. Właśnie takie. Gdzie? Hej, ciszej może, dobra? Pogadamy w środku. No a ten Włóczęga. Siedzi właśnie w wieży kontrolnej, kiedy samolot nagle znika z radaru. Puf! Przed chwilą był, a już go nie ma. Tak jakoś... tutaj. Na południe od góry Waszyngtona. Tak powiedział. Samolot był w jednym kawałku. Kontrolowany upadek czy coś. Gość musiał słuchać pilota, jak wykrwawiał się na ziemi ze złamaną miednicą. Jasne, czyli nie wysłałeś nikogo, żeby go znalazł? Nie. Czemu nie? Bo staruszek mi nie pozwala. Zmazny Mike, czemu? A, no tak, wieczyści. Szybko się uczysz. Wszystko na zachód od żelaznej grani należy do Carlosa i jego łysej bandy miłośników świrusów. Więc jak pójdziesz i chcesz się złapać, kieruj się na północ. Inaczej pakt Majka z wieczystymi się skończy. Nie no, łapię, jasne, ale pozwól, że o coś zapytam. Po co mi o tym wszystkim mówisz? Jedną chwileczkę. Po pierwsze, nic ci nie powiedziałem. Zapamiętaj to. Po drugie, jesteś pieprzonym włóczęgą. A co ja mam zrobić? Ciągnąć się za tobą jak twoja dupa, trzymać się z dala od kłopotów? Okej. Mam co robić, łapiesz? Łapię. Po prostu porządny z ciebie facet, co nie, Skizo? Próbuję tylko jakoś przeżyć. Jak my wszyscy tutaj. Hej. Robisz, co musisz. Koniec końców, tylko tyle mamy. Wiesz, co chcę powiedzieć? Tak, Skizo, wiem. Trzymaj radio pod ręką. Będziemy w kontakcie. Cztery 400. Już prawie pierwszy level reputacji. Świetnie. I będę mógł sobie jakieś nowe ulepszenia do motora. Dobra, co tu mamy? Czy on mi tutaj dał tą nową misję? Oczyście obóz wypadowy. Szyfa lękowa. Ej, nie dał mi. Co teraz? Wszystko jest lepsze od siedzenia w tej dziurze. No nie dał mi tego questa. Do końca nie wiem, gdzie to jest. Dobra. Trudno. Podejrzewam, że niedługo go dostanę. Zatem będziemy jechać następnie do Copelanda, tak mi się wydaje. Bo jest on dość blisko nas. Tak jest. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie skomentować, jeżeli odcinek wam się podobał, i zostawić łapki w górę. Na razie, hej!